Dzień dobry Państwu, Tomasz Raczek. Te dźwięki to nie było takie moje mocne wejście, tylko to był początek serialu Babylon Berlin. Będę dzisiaj chciał trochę powiedzieć o tym serialu, bo są ku temu powody. Co to za serial, dlaczego dziś właśnie o nim mówimy. Kontynuacja jest w toku, ale poza tym to jest też taki serial, który należy obejrzeć, żeby lepiej rozumieć świat, w którym żyjemy. A zmienia nam się bardzo szybko świat i zmienia nam się szybko sytuacja, i czasem się okazuje, że te migające bardzo szybko zmieniające się obrazy rzeczywistości w zaskakujący sposób powtarzają mechanizmy, które już kiedyś były i kiedyś to się już wydarzyło. Na przykład 100 lat temu Babylon Berlin, największa produkcja niemieckiego kina czy niemieckich produkcji serialowych, 40 milionów euro. Rozgrywa się w 1929 roku. No i hmm, możemy sobie obejrzeć w czasie Republiki Weimarskiej, jak to było, gdy y, demokracja, liberalna demokracja, powoli nie dawała sobie rady z rzeczywistością, i w wyniku tego dochodziły do głosu nowe siły, na przykład, y, na przykład narodowi socjaliści. Coraz mocniejsi, coraz mocniejsi, aż to doprowadziło, jak pamiętamy, do wywindowania Hitlera do władzy. Więc no, u nas nie ma jeszcze takiej sytuacji, ale przykład Republiki Weimarskiej jest świetną okazją, żeby się przyjrzeć, jak ten mechanizm wygląda. I co się może zdarzyć? 28 odcinków serialu Babylon Berlin do obejrzenia na Netflixie, będę dzisiaj Państwu rekomendował. Na początek taki smaczek z tego serialu, a potem będziemy zgodnie z zapowiedział, mówili o filmie tenet, który jest sensacją ostatnich dni. Tenet za chwilę, a teraz piosenka, która przyniosła. Ogromną popularność serialowi Babylon Berlin. Już dwa sezony, duże dwa sezony za nami, a w październiku kontynuacja tego serialu Babylon Berlin. Ach, kto też tak pięknie śpiewa? Z serialu Babylon Berlin śpiewała Seweria Januszowskaite. Czyli jak łatwo się domyślić, aktorka i pieśniarka z Litwy, grająca w niemieckim serialu. Ja sobie zapamiętałem Severija Januszałskajtę i będę szukał wszystkiego, co ona robi, bo jest nie tylko wyjątkowo piękna, nie tylko ma niezwyczajny głos, ale ma także niezwyczajną duszę i stąd te fantastyczne interpretacje. Proszę pisać do nas i do mnie w trakcie audycji. Najlepiej na adres mój, czyli znaków.online. Wiem, że Państwo znają już ten adres i dlatego już przychodzą maile. Pierwszy mail był od pana Krzysztofa, że się pomyliłem, że Babylon Berlin nie jest nadawany na Netflixie, tylko na HBO Go. Oczywiście, że tak, HBO Go. Często mi się zdarza albo w jedną, albo w drugą stronę pomylić, więc jeszcze raz Babylon Berlin, HBO Go. No i tutaj pan Krzysztof podnosi fakt, że nie dwa, tylko trzy sezony były dotąd, ale z tym, panie Krzysztofie, to naprawdę nie, wda, nie wdawajmy się w te dyskusje, ponieważ są tacy, którzy mówią, że dwa sezony, są tacy, którzy mówią, że trzy, tak jak pan są tacy, którzy mówią, że cztery sezony, tak. Podaje na przykład IMDB, czyli ten największy portal filmowy. Wszystko zależy od dystrybutorów, bo w różnych częściach świata różni byli nadawcy i ci nadawcy różnie dzielili serial. Tak naprawdę najłatwiej po prostu policzyć, że dotychczas wyprodukowano 28 odcinków i w październiku zapowiadane są kolejne. Ten podział na serię wynikał przede wszystkim z tego, że to były ekranizacje książki. Pierwszy, pierwszy sezon, 16 odcinków, to była pierwsza książka Folkera Kuchera, a następnych 12 wyprodukowanych to była kolejna książka. No i teraz czekamy na następne odcinki. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj będziemy mówili o filmie Tenet. Który wyreżyserował Christopher Nolan, i niezależnie od tego, czy ten film nam się będzie bardzo podobał, czy średnio podobał, bo tu są różne opinie, to warto podnieść, i, i, i ja chciałbym powiedzieć to bardzo wyraźnie, że niezależnie od ewentualnych krytycznych z mojej strony uwag pod adresem tego filmu, to zawsze jednak doceniam, i to jest najważniejsze, że to jest film zrobiony z miłości. Christopher Nolan z całą pewnością uwielbia to, co robi, i robi to z wielkim staraniem, nawet jeśli zdarza mu się popełniać błędy. A przypomniało mi się to dlatego, że wszedł na ekrany teraz film, o którym nie będziemy dzisiaj mówili. Film wyprodukowany przez polskiego reżysera, który to film nazywa się Pętla. I zastanawiałem się, czy nie zaprosić państwa do wspólnego recenzowania w przyszłym tygodniu, ale pomyślałem sobie, że państwu odpuszczę. I nawet nie dlatego, że ten film jest zły, tylko dlatego, że taka uprawiana przez Patryka Wege. Um, 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 uprawiany marketing, który um, powoduje bardzo dużo różnych dyskusji wokół filmu, ale nie dotyczących samego filmu, tylko dotyczących różnych sensacji, łącznie z do internetu jakimiś obscenicznymi rozmowami um, telefonicznymi reżysera, Sprowadzają się do tego, że właściwie powodem do tego, abyśmy poszli do kina, ma być taki wstrętny trochę zapaszek wokół filmu, ale nie dotyczący filmu. Jeśli tak jest, jeśli ten film tak ma być dystrybuowany, to ja nie chcę o nim mówić, choć może nawet on jest zrobiony przyzwoicie. Ale może nie dla nas. Może nie dla nas w Radiu Nowy Świat. Warto o tym powiedzieć w momencie, kiedy zabieramy się za film zrobiony z miłości. Tenet. Moim gościem jest dzisiaj ktoś, kto mi bardzo będzie pomagał, ponieważ nie chcę, aby Państwo mieli wrażenie, że nie daję sobie rady ze zbyt skomplikowaną treścią tego filmu. Andrzej Dragan jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Fizyk, teoretyk ale także fotograf, ale także filmowiec. Więc ktoś, kto wie, o czym jest ten film i jeszcze wie, na czym polega trudność z przekazywaniem abstrakcyjnej wiedzy za pomocą filmu. Więc pozwól Andrzeju, że najpierw cię zapytam tak najkrócej, jak się pyta ludzi, którzy właśnie wrócili z kina. Czy podobał ci się tenet? Yy, tak, pomimo że to mi się podobał. Pomimo że licznych nie dociągnięć. Yy, dobrze się bawiłem. Yy, byłem w stanie yy, wyczuć intencje, ale wymagało to sporo dobrej woli, muszę powiedzieć. Żeby nie być obrażony na reżysera. O, poczekaj, poczekaj. To jeśli tak mówisz, to... A państwo może na przykład będą chcieli za chwilę powiedzieć, że, Boże, co on gada, jak może, to przypomnę, że mogą państwo do nas dzwonić. Numer 224, 280, 280 mogą państwo wziąć udział w naszej rozmowie, mogą państwo pozwolić, aby państwa słowa były zacytowane, no i mogą państwo pisać pod adres tomasz.raczek.maupa.nowyświat.online wracamy. Dlaczego tak, tak, takie miałeś mieszane wrażenia? No, temat jest niezwykle ciekawy. Abstrahując od tego, czy to jest y, dobrze uzasadnione przez współczesną fizykę, czy nie. Temat jest ciekawy. A y, ja mi się zdarza mówić do ludzi, którzy się na tematach ciekawych nie znają, ale chcą się dowiedzieć czegoś na ich temat. Ale to, jaki to jest tema? no, no. temat? Temat y, 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 gry z czasem. Mamy tam y, dwa wektory czasu. Czas i... Y, to nie jest dla każdego łatwe do zrozumienia, że może być czas idący do przodu, czy nie wiem, idący, przesuwający się, jak, jak, jak się mówi. No, różnie się mówi, no nie, nie, nie rozumiemy, co się, na czym polega czas dokładnie, więc użyłem metafor. No. Czas płynie po prostu. Płynący do przodu i płynący do tyłu. I teraz te dwa czasy. Płynący do przodu i do tyłu, unolana na ekranie czasem, zdaj, czasem no są jednocześnie na ekranie. Tak. Akcja jest jednocześnie, ma te dwa wektory. No tak, I, i to jest niezwykle ciekawe i niezwykle widowiskowe. Zresztą muszę powiedzieć, że powód, dla którego na ten film poszedłem bardzo wcześnie, jest taki, że dokładnie coś takiego kiedyś chciałem zrealizować w takim krótkim filmie, który planowałem i z różnych powodów mi się nie udało, nie zdążyłem. No w każdym razie ten pomysł został wykorzystany i no, bardzo ciekawie użyty do, do konstrukcji fabuły, tylko że problem zasadniczy jest taki, że jak na przykład mi się zdarza mówić o, o, o fizyce, tak żeby ją spopularyzować, albo jakimś ciekawym zjawisku, czarnej dziurze, czy o mechanice kwantowej, czy czymś takim, to mój zasadniczy problem jest taki, że ja się plenie. I to Państwo zresztą słyszą teraz. Mam fatalną dykcję i robię wszystko, żeby jakoś z tym wygrać. I to jest walka, walka nierówna, czasem mi się do, udaje, czasem nie. Natomiast miałem wrażenie, że, że gdyby porównywać mnie do Donalana, do mówiącego o tej fizyce, to on by musiał seplenić jeszcze 10 razy bardziej, żeby oddać to, jak ten, yy, ten, ten film jest pokazany. Po Czy prostu... chcesz powiedzieć, że on se mentalnie sepleni w tym filmie? Nie mentalnie, warsztatowo. Tam po prostu jest dużo niedopracowanych yy, elementów. Yy, Takich zupełnie warsztatowych i. Yy... Ale mówisz jako filmowiec czy jako fizyk. Teraz? Mówię jako filmowiec. Jako fizyk się na razie nie, nie, nie będę czepiał tego, co tam się dzieje. Natomiast yy, zresztą nie mam poważnych powodów, bo bo jakby to jest całkiem yy, wiarygodne, jeśli chodzi o niektóre elementy są wiarygodne, zasadnicze z perspektywy współczesnej nauki. Chociaż nie, nie mogę powiedzieć, że to jest to, co nauka przewiduje, bo to jest. Przepraszam trochę ze współczesną nauką, ale da się, na to, jakby, da się to tolerować w tej konwencji. Natomiast sposób, w jakim on o tym mówi, jest nieczytelny. To jest zasadniczy problem tego filmu. Jest nieczytelny, jest chaotyczny, jest źle przemyślany w tym sensie, że jak, się, jak konstruuje się wypowiedź do, 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 do słuchaczy na temat współczesnej fizyki, a ja mi się to zdarza robić, to pierwszy, pierwsza rzecz to jest wybrać sobie to, o czym chcę powiedzieć mhm. konstruować sobie historię. A jak już mam historię, to dopiero zaczyna się drugi etap pracy, która w na tym, jak o tej historii opowiedzieć, żeby krok po kroku każdy element się składał w całość i żeby był y, czytelny, zrozumiały, klarowny i w pewnym sensie rolą tak, osoby, która mówi o, o nauce, jest oszukać słuchaczy, że coś zrozumieli. Y, tej pracy w ogóle normalnie nie wykonał. No to ja ci powiem, że już dostaliśmy kilka maili z recenzjami, z punktacją i pierwsza punktacja jest 9 na 10 możliwych. Przetraw to proszę, a my posłuchajmy piosenki z filmu Tenet, The Plan Travis Scott. No to była muzyka z filmu. Tenet w reżyserii Krzysztofera Nolana. Moim gościem jest, przypominam, dzisiaj Andrzej Dragan, nie tylko... Pasjonat filmu, ale także bardzo dobry fizyk, teoretyk, i to z doktor fizyki, z wielkimi osiągnięciami w tej dziedzinie i wieloma pracami naukowymi. Taki skromny jest pod tym względem, bo jakoś się nie chwali, a Twój autorytet, Andrzeju, dla mnie jest bardzo ważny. Kiedy mówimy o nalanie, kiedy mówimy o czasie, kiedy mówimy o zjawiskach abstrakcyjnych, które trzeba jakoś pokazać wizualnie w filmie. Chciałem przypomnieć, że mogą Państwo pisać i mogą Państwo dzwonić do nas. Telefon ma zawsze ten sam numer 224 280 280. Mail, na który już widzę, przychodzą kolejne informacje od państwa. Wiadomości i oceny to tomasz online. I nawet tutaj napisała pani Julia, że namawiał pan, namawiał, więc poszłam pierwszy raz po lockdownie do lokalnego kina w Dublinie. Kino z klasą, z wygodnymi kanapami, z pięknym wnętrzem, a poszłam zobaczyć nowy film mojego faworyta, czyli Christophera Nolana, Tenet. I niestety z wielkiej ekstazy pozostało rozczarowanie. Nolan, zafascynowany efektami wizualnymi yy, i dźwiękowymi, zapomniał, że widz musi słyszeć, co aktorzy mówią. To ciekawe, bo zwykle o polskich filmach tak mówimy, że nie rozumiemy, co aktorzy mówią, a tutaj w odniesieniu do Nolana, szczerze mówiąc, ja, ja nie miałem takiego wrażenia, ale ja też tak nie mówię po angielsku, że biegle, żeby, żeby wszystkie wątpliwości i, i, i braki szczegółowych dźwięków wyłapywać. Wiele dialogów nie dało się wyłowić z gąszczu dźwięków. Tutejsze recenzje mówią, że trzeba było obejrzeć ten film jeszcze raz z napisami. O, tak być nie powinno. Wiem, że Nolan źle nie chciał. Tak jak pan wspomniał, on kocha to, co robi. Chciał zafascynować realnością dźwięków, ale nie odrobił lekcji po podobnych zarzutach niemożliwości słyszenia Toma Hardy'ego w Dark Knight Rises. Poszedł dalej i tym razem nie można było usłyszeć wielu dialogów. Stał, stąd trudno też recenzować samą historię. Wizualnie film nowatorski, ale ogólnie niesłyszalny. No i teraz powiedz Andrzej, przyszło ci to do głowy, że to jest jeszcze jeden minus tego filmu? Znaczy trzymałem rękę na twarzy z innych powodów. Akurat tego też nie zauważyłem. Rękę na twarzy, to, to taki, bo nie miałeś tej, maseczki, w tej, w tej, w tej rozumiem. Z palmy takie. Myślałem, że, że bałeś się oddechów no. innych widzów. Siedzieliśmy w dużych odległościach. Natomiast właśnie ciekawe jest, że Nolan... Y, ma to do siebie i to któryś raz z kolei, że najtrudniejsze problemy pokazuje w sposób bardzo ciekawy i wiarygodny, tak jak było w Interstellarze z tymi czarnymi dziurami do momentu wpadnięcia do środka. Yy, tak jest teraz też, to wygląda wiarygodnie, to oczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, to co on pokazuje na ekranie, to jest takie, taka, takie udawanie fizyki, ale, ale wiarygodne, wystarczająco wiarygodne, żebym się nie czepiał. Yy, yy, natomiast w momencie, jak ta miłość u nich w jego filmach zaczyna ciągle zwyciężać tak dosyć nachalnie, i tandetnie muszę powiedzieć i niewiarygodnie prowadząc bohaterów w ich decyzjach, kiedy losy świata tutaj są się ważą, a facet ratuje jakąś, jakąś jedną kobietę, bo, bo akurat ma taki, taki humor. Nie I... akurat ma humor, tylko akurat tę kobietę gra Elisabeth Dębicki. I nie wiem, czy wiesz, ale to jest nowa, bardzo poważna gwiazda w światowym kinie. Nam bardzo bliska, ponieważ jej tata jest Polakiem, tancerzem polskim. I mama jest y, y, Australijką o korzeniach irlandzkich. Poznali się w Paryżu i ona urodziła się w Paryżu, dlatego się nazywa Dębicki. Chociaż niektórzy mnie poprawiają, mówią debicki, debicki. No, no to, że, że za granicą nie potrafią y, wypowiadać, to nie moja wina, ale tata się nazywał Dębicki. I mówię o tym dlatego, bo Elka Dębicki jest po prostu przepiękna i będzie grała w kolejnym sezonie y, serialu The Crown. Samoksiężne Dajane. No więc potrafię sobie wyobrazić, że bohater traci głowę, <laughs> natomiast jeżeli ten bohater ma mieć głowę, bo, bo zajmuje się podróżami w czasie i jakby musi to wszystko ogarniać, to tracenie głowy trochę się kłóci z, z, z tym, że ma coś tam z tyłu nosa nosić i tego używać mimo wszystko. No i tak jak było w Interstellarze też, że tam naukowcy poważni podejmują decyzję, bo, bo miłość zwycięża, to tak samo jest tutaj. To mi też dosyć mocno przeszkadzało, szczerze mówiąc, w tym filmie. Tym razem ustrzegł się od jakichś takich oczywistych bzdur w świecie fizyki, bo, bo w Interstellarze były jakieś sceny, że się statek kosmiczny zderzył z zamarzniętą chmurą, z tego się śmiali, śmiano z niego. Tutaj takich rzeczy nie było, więc ta, ta, ta dziwna fizyka nawet się całkiem nie zdobroni o dziwo. Natomiast wszystko inne nie za bardzo, moim zdaniem. A widzisz, a ja miałem trochę wrażenie, że on się w, tych, w tej układance naukowej pogubił, że trochę tak działał jak ktoś, kto układa kostkę Rubika i wiesz, tak, tak, tak jest skoncentrowany, żeby to wyszło, że właściwie nie, nie chodzi mu o nic poza tym, żeby, żeby wyszło. To znaczy, żeby poukładać te klocki i żeby one się złożyły w całość. Albo można powiedzieć, że to jest taka mentalność modelarza który ma te, 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 te tysiące różnych kawałków i musi z tych kawałków poskładać model samolotu, powiedzmy, i kiedy już poskleja ten samolot, to jest zadowolony, że wszystko, wykorzystał wszystkie części, ale wcale mu nie zależy na tym, żeby ten samolot poleciał. No właśnie, właśnie o tym mówiłem na początku, że jak się przygotowuje wystąpienie popularno-naukowe, to nie chodzi o to, żeby wszystko, co zostanie powiedziane, było prawdą. Nawet często warto poświęcić trochę ścisłość, żeby było to bardziej klarowne. Chodzi o to, żeby to było, żeby było to wrażenie zrozumienia czegokolwiek. I ja wierzę, że, że jak się usiądzie nad scenariuszem i krok po kroku prześledzi, to tam się wydarzyło, scena po scenie, to to się układa w jakąś tak całość. Natomiast jak się to ogląda, to, to, to nie ma absolutnie wrażenia... Trzeba się domyślać, o co mu chodzi. Trzeba się domyślać, trzeba odpuścić szczegółowe śledzenie, co się w ogóle dzieje na ekranie, żeby... Mniej więcej wiadomo, że jest dobry, ten jest dobry, ten jest zły, ten tego goni, ten, ten jest tamten, zabili go i uciekł, ale gmatwanina jest zbyt poważna, żeby to można było... Ale jakie piękne obrazy zobaczysz, Wiesz, Zygmunt Kałużyński, z którym wiele lat pracowałem, jak ja miałem jakieś pretensje do filmów z dużą ilością efektów, na przykład do, do różnych filmów science fiction, mówiłem: Ale Zygmunt, to się przecież nie składa, to, to, to jest chaotyczne, to, to w ogóle nie ma sensu, co jest pokazane. A na to Kałużyński mówił: Ale wiesz. Zobacz, jak to jest pięknie pokazane. Ja się cieszę, że dożyłem takich czasów, że mogę to coś takiego zobaczyć. No i ja, ja też się właśnie dlatego cieszyłem oglądając to, jak powiedziałem, film mi się podobał. Jedyne, co, więc jeszcze jestem od biedy w stanie odpuścić tą gmatwaninę, być może przyjmując, że to ma być pewien, pewne zamierzenie. Był taki słynny fizyk Niels Borg, jeden z twórców mechaniki kwantowej, który Mówił, że, że bałkotliwie bardzo mówił, Nikt go nie potrafił zrozumieć, nie tylko chodzi o dykcję, ale też o treść. I on mówił, że no tak, no mechanika kwantowa jest zagmatwana, to trzeba o niej mówić w sposób zagmatwany. Tak się tłumaczył. Natomiast więc tutaj od biedy też też można przyjąć podobne wyjaśnienie. To, to, co się dzieje, jest skomplikowane, więc trzeba o tym mówić w sposób skomplikowany. Kto wie? Natomiast to, że ta, ta miłość tam tak nachalnie zwycięża i te motywacje bohaterów są niewiarygodne, że oni tam, jak jak mówię kierują się jakąś tkliwością, kiedy świat się wali. No jest po prostu kompletnie burz wiarygodność tego, tego filmu. Tak mówi fizyk teoretyk. Proszę Państwa, wrócimy zaraz do naszej rozmowy. Przypominam, można dzwonić. 224-280-280. Można pisać. Tomasz.RaczekMopa. Nowyświat.online yy, i można słuchać. Coś teraz Państwu zaproponuję dziwnego. To będzie... Muzyka z serialu Babylon Berlin, o którym wcześniej już wspominałem i do którego wrócimy na końcu audycji, dlatego proszę się wsłuchiwać w muzykę i czekać na ten ważny komunikat, ale wybrałem tę muzykę, tę melodię, dlatego że ona... W jakiś przedziwny sposób pasuje mi także do filmu Tenet. Chociaż film Babylon Berlin rozgrywa się w 1929 roku, ale jak się okazuje z czasem można się bawić na różne sposoby. akt napisali Johnny Klimek i Tom Tykwer Babylon Berlin. No Raczek mówi i Raczek teraz będzie yy, mówił recenzję, ale właściwie dziś recenzję układamy razem z Andrzejem Draganem który już bardzo dużo powiedział argumentów na temat filmu Tenet w reżyserii Christophera Nolana. Ja nie ukrywam, że oceniłem już ten film na moim yy, 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 kanale na YouTube, gdzie wideorecenzję zamieszczam i wideorecenzja filmu Tenet już tam jest od jakiegoś czasu. Dałem temu filmowi, uwaga, 5 na 10, czyli stosunkowo słabo, jak na taką wielką produkcję, państwo tu piszą 8 na 10, 9 na 10, a ja 5 na 10 yy, już dostałem za to yy, po łajanki że, że za zbyt się brutalnie obchodzę z tak wielkim twórcą jak Christopher Nolan, żeby nie wiem, co zrobił to za sam fakt, że on to robi, to już mu się należy przynajmniej 8 na 10. No, ale jednak, moim zdaniem, mamy tutaj wiele błędów. Takim podstawowym błędem, o którym jeszcze nie mówiliśmy, a o których chciałbym Andrzeju, żebyśmy teraz poruszyli, bo on bardzo wpłynął na moją ocenę, to jest zupełna nieumiejętność Nolana tworzenia postaci. Znaczy, ja już nie mówię o jakiejś psychologicznej ciekawej y, 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 formule tych postaci, o, o ciekawych charakterach, ale y, zresztą już kolejny y, film, w którym widać, że postacie to nie jest jego domena, że on sobie z tym nie radzi, że tak jest zapatrzony, zachwycony różnymi pomysłami, taką kombinator kombinatoryką filmową, że zapomina o tym, że ta akcja musi się jakoś rozwijać. No tak, no to, ale to Trochę jest wina takiego a nie innego scenariusza. No, trudno aktorom... Ale on sam napisał scenariusz. No właśnie. Trudno, trudno jakby aktorom nawet świetnym wybrnąć z sytuacji, w której oni mają kompletnie niewiarygodne, tak jak mówiłem wcześniej, ruchy, które mają zaplanowane przez, przez scenarzystę Rysera. No jest tam jedna, moim zdaniem, świetna rola mojego aktora, którego bardzo lubię, mimo że, że brzmi to zaskakująco... Ale ja wiem, o kim mówisz. Jak on się nazywa? Robert Pattinson. Robert, Robert, Robert Pattinson, tak. <laughs> ja tak, ale... bo on rzeczywiście zaskakuje tutaj jakością i pokonuje, słuchaj, Kaneta Branaka, z którym no, właściwie głównie gra i z którym ma i z Johnem Davidem Washingtonem, oczywiście, czyli głównym artystą, który gra protagonistę, no to oni trzej są głównymi postaciami filmu. No tak, no to jest postać, która została rozreklamowana na światu w jakichś, jakichś szmirach, których nie oglądałem dla nastolatków. Nie w szmirach, tylko w serialu Zmierzch. No dobrze, zwał jak zwał. Natomiast yy, yy, w związku z tym, ja zawsze omijałem szerokim łukiem, nie przyszło mi do głowy, że to może być dobry aktor. I pierwszy raz szokowała mnie jego gra, jak zobaczyłem, w, bodajże na Netflixie, ale to, to już ustaliśmy, że należy się mylić w tych kwestiach, w filmie Król, The King, gdzie on miał, grał jakąś no, w zasadzie epizodyczną rolę, ale która moim zdaniem skradła całe show. Zagrał genialnie tak. i jest to wybitny aktor. Jest to wybitny, inteligentny przede wszystkim aktor. Jakim cudem został obsadzony i trafił do, tych, do tego serialu dla nastolatek, nie wiem, ale... No, od czegoś trzeba zacząć, a, a on się po prostu bardzo rozwija i ma jedną fantastyczną cechę, mianowicie w każdej roli jest inny. No. Czyli to nie, jest, to nie jest gwiazdor, który gra w każdym filmie siebie i powtarza to, co już widzieliśmy to jest kiedyś. dlatego że są ludzie charyzmatyczni, są aktorzy charyzmatyczni, którzy po prostu są sobą i są świetni i się na nich fajnie patrzy. Jest wielu takich, mnóstwo takich przykładów, a on właśnie rzeczywiście jest zupełnie za tak każdym razem inny. On jeszcze nie wiem, czy widziałeś taki film Lighthouse, yy, da, gra tam główną, jedną z dwóch głównych ról i tam też pokazał klasę. Nie. No ale te, te, te rzeczy, te drobiazgi nawet, które widziałem są absolutnie fenomenalne w tych, w tych epizodach, chociażby w filmie The King i tutaj również jest świetny i moim zamiast y, najjaśniejszym punktem całego tego y, obrazu, jeśli chodzi o obsadę i wiarygodność postaci. To ja dorzucę, że drugim najjaśniejszym jest Eliza Ela Dębicki, no. No ty... Zgódź się, że, że, że jest nie tylko piękna, ale też jest fajną taką, wiesz, aktorką, która ma w sobie jakąś tajemnicę. No, że, że jak ona się pojawia na ekranie, to, to yy, śledzisz jej obecność, o, tak bym powiedział. Poza tym jej obecność wprowadza do filmu yy, yy, pewien ładunek energii. Yy. W zasadzie tak, natomiast ponieważ ona jest wplątana w tę, tę, tę miłosną, tę pseudomiłosną intrygę, która. Nie tak no, cię denerwuje? Zawsze mnie drażni. I, I drażni mnie z następującego powodu. Ten film ambicje poruszać w zasadzie poważne tematy wymagające odrzucenia jakiejś naiwności. No bo współczesna fizyka to jest. W ogóle, naukowcy są uważani za ludzi. Pozbawionych wyobraźni, często, że nie potrafią myśleć metaforami, że za to są to jakieś takie kwadratowe głowy. Ale jak już mówią coś, to mówią z sensem i to ma ręce i nogi. Więc po autorze, który się do takie tematy zabiera, oczekiwałbym wyzbycia się naiwności. dlatego ta naiwność, po prostu bijąca po oczach w scenariuszu, mnie, mnie tak miersi w tym filmie. Andrzej, ale tak sobie właśnie pomyślałem, że czy ty jako fizyk. Yy... Jak tobie się żyje w takim zwyczajnym, codziennym życiu, gdzie właśnie musisz mieć do czynienia z no, nie z abstrakcyjnymi pojęciami, tylko z czasem takimi strasznie sentymentalnymi na przykład, albo z jakimiś typowymi, schematycznymi, stereotypowymi postawami, sposobami bycia, sposobami życia, sposobami oceniania innych ludzi. E, czy, czy bycie fizykiem, teoretykiem, e, w jakiś sposób wpływa na życie codzienne, poza zawodowe? Oczywiście, to tak. Ja no, mam skrzywioną psychikę i, i to męczy często ludzi z tym. <grym> rozmawiamy na jakiś temat, bo ja się czegoś i, i, i ten, często czasami się wytłumaczyć ludziom, jak, jak ze mną rozmawiają z tego, co palnęli. Ale co? Bo, ty, bo ty potrzebujesz logiki, tak? Nie, nie potrzebuję, ale jak już, jak już się umawiamy, że dyskutujemy na jakiś temat, to... to to, to zakładam, że to ma, ma mieć jakiś sens. Precyzyjne no. musi być. Nie, 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 ja uważam, że warunkiem ko koniecznym do w ogóle jakiejkolwiek komunikacji jest brak precyzji. Nadmierna precyzja jest szkodliwa w komunikacji. Jakby, jakbym zaczął mówić precyzyjnie, to byśmy się w ogóle nie, nie byli w stanie porozumieć. Dlatego matematyka jest trudna, bo jest precyzyjna. Dlatego jest trudna. I dlatego jak się mówi o, o, o nauce w, jakoś do, do ludzi, które się nią nie zajmują, to nie można mówić precyzyjnie, bo to po prostu wyklucza jakąkolwiek komunikację. Więc mi to nie jest potrzebne do szczęścia, ani do czegokolwiek. Na tym ja Mam taką przekorną naturę, która wynika z bycia fizykiem, że wszystko się podwada, na wszystkim się zastanawiasz, czy to na pewno jest prawda. Fizyka polega na tym, że we wszystko wątpisz, więc jak ty mi cokolwiek mówisz, to nawet jeśli się ze sobą zgadzam, to ja szukam kontrargumentów i szukam zawsze drugiej strony medalu, bo, no bo żadna teza nie jest jednoznaczna tak naprawdę. No ja to popatrz, ja nie jestem fizykiem, a tak samo mam. Więc, więc yy, no. Wiesz, no to, jest, to jest niezbędna postawa, żeby zajmować się fizyką, bo, bo my często coś robimy i nie wiemy, czy mamy rację, czy nie, jeszcze musimy to sprawdzić. Na wczesnym etapie jakiejkolwiek pracy trzeba zastanawiać się, czy to ma sens, czy to szukać dziury w całym, bardzo intensywnie. No i mi tak weszło w krew, że w zasadzie mówisz mi coś oczywistego, ja Ci podam, podam kontrargument i teraz walcz z no, tym. Ciężko się to ze mną rozmawia, ludziom po prostu. Ale chcecie zapytać o czas jeszcze, bo niewątpliwie bohaterem filmu tenet oprócz tych postaci i aktorów, którzy je grają, jest przede wszystkim czas. I to nas fascynuje. A ty masz z czasem doświadczenia swoje filmowe, nie tylko fizyczne, bo zrealizowałeś film no, o dylatacji czasu. Nie wiadomo, co to w ogóle jest czas, nie, nie mamy pojęcia, co to jest, nie, jaki jest fundamentalny mechanizm tego, tego, tego zjawiska. Są jakieś hipotezy na ten temat, ale nie są pewne, są to wyłącznie hipotezy, daleko posunięte. Wiadomo, jakie są właściwości czasu niektóre. Wiadomo, że czas może spowalniać, może przyspieszać, może dwa równoczesne zdarzenia nie muszą być równoczesne dla kogoś innego. W ogóle pojęcie teraz że teraz coś się dzieje w całym wszechświecie, co teraz na przykład jest na innej gwieździe, to pojęcie jest źle określone, to pojęcie nie ma sensu. Nie da się tego zdefiniować w sposób jednoznaczny nawet. Yy, więc my, wszystkie rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o czas, po prostu są, nie, są, są tylko i wyłącznie naszymi iluzjami albo jakimiś przesądami. czas jest Albo uproszczeniami. Uproszczeniami, przybliżeń no tak. Ale generalnie to, co nam się wydaje, że wiemy o czasie jako o czymś o, zupełnie oczywistym, to jest najczęściej bzdura. W szczególności nie ma zupełnej stuprocentowej pewności co do kierunku pływu czasu, skąd on się bierze. W związku z tym można sobie snuć takie, takie hipotezy o tym, że w zasadzie część Wszechświata może płynąć w przeciwnym kierunku niż, niż inna część, jeżeli są jakoś tam oddzielone. No i jak rozumiem, on tego typu hipotezę, czyli, on, czyli reżyser tego typu hipotezy, Christopher Nolan. na warsztat i rozwala wariant, w którym dwa takie fragmenty Wszechświata się ze sobą łączą, zdarzają, co by się wtedy działo. No i z dokładnością do jakich tam szczegółów te technicznych, które... To się nie, nie, nie dają się obronić, jakby z perspektywy fizyki. to w zasadzie jest to hipoteza, którą jest warta rozważenia. I ciekawe, i absolutnie należy mu bić brawo za to, że się za tego typu trudne tematy zabiera, się ich nie boi i stara się pewne cechy wiarygodności im nadać. I tak się bardzo na tym skupia, za co, jakby co jest dla niego najważniejsze w tym filmie, no, że zapomina o tych wszystkich drobiazgach typu zbudowanie postaci wiarygodnej i napisanie scenariusza, że po co ta postać w ogóle wsiada na statek, czy skacze z samolotu, czy cokolwiek. Niewiarygodne. Każdy normalny człowiek by zrobił coś zupełnie innego. Ja jego, mam wrażenie, że nie tyle zapomina, ile to dla niego nie jest istotne. Ponieważ... Nie jest dla niego istotne. On idzie przed siebie i, i, i cały czas ma przed oczami ten główny y, motyw czasu. To nie te, dla niego jest Ten film był realizowany, w, a właściwie końcówka, bo zdjęcia zostały jeszcze przed pandemią zrealizowane, ale cała postprodukcja y, trwała już w trakcie pandemii. No i tylko dlatego film został zrealizowany, że mamy już. Takie nowoczesne możliwości, że Nolan mógł sobie robić postprodukcję filmu we własnym domu, w świetnie wyposażonym skądinąd, w, 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 służący do tego w, w, komputerowe w, maszyny i właściwie nie wychodząc, nie kontaktując się z innymi, mógł po prostu ukończyć takie wielkie kino. Nie dość tego. Muzyka, którą skomponował Ludwig Göransson. Tym razem nie Hans Zimmer. O, otóż Ludwig Goranson skomponował tę muzykę, ale już nie mogli się muzycy zebrać, żeby ją zagrać. Wobec tego każdy z nich nagrywał swoją część w domu. Przy pomocy no takich, takiego sprzętu, jaki udało się mu mieć lub dostarczyć, i następnie te pojedyncze dźwięki z kilkudziesię od kilkudziesięciu muzyków zostały połączone na, i to wszystko na tyle profesjonalnie, że mamy profesjonalne kino, o którym widzowie mówią, że, że robi zachwycające wrażenie. Na przykład pan Tomek z Kilonii właśnie napisał, moja ocena dla filmu Tenet 8 na 10. Duża część punktacji idzie też na wspaniałą muzykę i dźwięk. No słuchajcie, no właśnie to, co zostało zrobione w domu. W domu każdy sobie w pokoju to nagrywał, a potem wszystko się już to wszystko wpada w przestrzeń komputerową, nazwijmy to tak, i to komputery między sobą przekazują, te dźwięki przekazują myśli i to wszystko tam jest koordynowane, tam wszystko łączone. I następnie komputer nam też wyświetla, bo nie wiem, czy Państwo wszyscy już wiedzą, że w kinach, a na pewno w multiplexach wszystkich i w większości kin na świecie nie ma już projektorów filmowych, tylko komputery nadają z, z oczywiście z odpowiednimi lampami nadają nam ten obraz i dźwięk, który widzimy na ekranie. Nie ma już uchwytnie żadnej taśmy, to wszystko są pliki, pliki, które, które nam tworzą takie fascynujące widowiska. Mam jeszcze jedną ciekawą informację, mianowicie duża część, pewna część akcji tego filmu rozgrywa się w Kijowie. No ale żeby było zupełnie filmowo, czyli niekoniecznie prawdziwie, nagrywano ją w Talinie. No bo Talin uznano, że, że może być przyjęte, że, że wygląda jak Kijów. Co nie do końca potwierdzam, bo byłem i, i, i to nie, nie do końca tak jest. Natomiast bardzo ciekawe, ciekawe jest to wnętrze sali, takiej wielkiej sali teatralnej, koncertowej, od której się, od, od tej sceny zaczyna się film. No, mamy tutaj nawiązanie do, do, do sławnej akcji terrorystycznej w teatrze w Moskwie. I to było realizowane w obiekcie, który został wybudowany na potrzeby olimpiady, gdy odbywała się w Moskwie. No bo oczywiście Moskwa to jest kwestia umowna. Wtedy, kiedy olimpiada była w Moskwie, to pewne imprezy rozgrywały się również w innych miastach Związku Radzieckiego. I to po latach nieużywania za pieniądze producentów filmu zostało odrestaurowane, zbudowana ta sala, wyposażona jakby na nowo i zagrała, robiąc niezwykłe wrażenie. No, pan Tomek komentuje, że film zrobiony jest perfekcyjnie jego zdaniem, jeżeli chodzi o technikę, natomiast zgadza się z Tobą, że zastrzeżenia budzi zrozumiałość fabuły, ale i tak daje 8 na 10. A więc bardzo dobra ocena. Zaraz będziemy się zbierali do podsumowania tej naszej rozmowy, ale posłuchajmy trochę muzyki. Tym razem wracamy do, do serialu Babylon Berlin i tym razem niech zaśpiewa Brian Ferry. No i czas podsumować. Dzisiaj oceniamy film pod tytułem Tenet w reżyserii Christophera Nolana. Swoją ocenę już powiedziałem, 5 na 10. I wiem, że jest surowa. Ocena Andrzeja Dragana. Fizyk, teoretyk, filmowiec, miłośnik i znawca czasu. Powinno być pierwiastek z minus 1 na 10, bo da mi się zdecydować, bo niektóre aspekty są świetne, inne są słabe. Niech będzie powiedzmy 6,5, siedem ewentualnie, ale życzyłbym sobie, żeby sobie wziął jakiegoś lepszego scenarzysta do współpracy. Czyli w ogóle wziął scenarzystę, bo na razie sam wszystko robi. Dobrze, to razem teraz Kacper podsumowuje, wylicza, to głowa mu chodzi dookoła, jak to w komputerze. I ile jest, Kacper? 7,6. 7,6 na 10. Taka jest ocena filmu Tenet Christophera Nolana Nasza wspólna, Andrzeja Dragana moja i Państwa, czyli słuchaczy w audycji Raczek mówi w radiu: Nowy świat. Proszę Państwa, za tydzień będziemy wspólnie oceniać uwaga to chyba nie jest niespodzianka domyślali się Państwo. Serial Babylon Berlin 28 godzinnych odcinków do obejrzenia. No, to poważna praca na ten tydzień, ale naprawdę warto, bo jest ciekawy, jest piękny i ma piękną muzykę. Za chwilę wrócimy do odkrycia tego serialu, czyli do pani Severii Januszałskajte, która tym razem zaśpiewa po rosyjsku i niech to będzie zapowiedź i zachęta do oglądania i recenzowania serialu Babylon Berlin. Dziękuję w imieniu własnym Tomasza Raczka oraz Kajtka Szczelczyka, który realizował dzisiejszy program Kacpra Siedleckiego, który jak zawsze był wydawcą, i Andrzeja Dragana, który był super gościem. Dziękuję. Dzięki.